czy pocałunki składane na szybie, to były ciosy w odwecie za los, życie, czy też był to protest, krzyk bezradności. Może w ten sposób uspokajała swoje rozdrgane ciało i bezradny umysł, kojąc tęsknotę za odrobiną ciepła i odrobiną bezpieczeństwa. Marzeniem bliska. Była tu po raz pierwszy. Usiadła w osiedlowej knajpce tuż przy oknie. Doskonale było stąd widać ogrodzone kolorową siatką przedszkolne podwórko. Poproszę kawę z koniakiem. Rzuciła w stronę młodziutkiej kelnerki stojącej za jasnym szklanym barem. Przymrużyła zmęczone oczy. Promienie jesiennego słońca padały na furtkę ozdobioną czerwonym parowozem z tańczącymi kolorowymi wagonikami. Joanna wyjęła z kieszeni jasnego płaszcza papierosy. Przez moment wahała się, po czym odłożyła je wraz z małą białą zapalniczką na stolik. Kolejna nieprzespana noc dawała o sobie znać. Ból w okolicy szyi zaciskał się coraz mocniej, nie pozwalając na swobodny oddech. Powiedział jej 2 dni temu, że odchodzi od żony. Mówił spokojnie, lecz stanowczo, nie dając jej dojść do słowa. Delikatnie położył dłoń na jej ustach. Nie domyślała się, co mogło spowodować tak nagłą decyzję właśnie teraz. Wychodząc z jej mieszkania, poprosił, aby wyjechała razem z nim. Daleko, do innego miasta, na zawsze i że jest to konieczne. Co się stanie z twoją córeczką? Zapytała. Przecież nie możesz jej tak zostawić. Wstał. Przez dłuższy czas chodził po pokoju. Zatrzymał się przy drzwiach. Pochylił nisko głowę. Otworzył drzwi. Powoli wyszedł, zamykając je za sobą. Po minucie uchylił je ponownie i powiedział: nie wiem. Podszedł do niej, nachylił się i przez ułamek sekundy ujrzała jego zamglone oczy. Potem gwałtownie się wyprostował i wyszedł. Słyszała oddalające się kroki, potem dźwięk odjeżdżającego samochodu. Kochała w nim wszystko. Spojrzenie, głos, to jak zaciągał się papierosem, dłonie, zegarek na skórzanym czarnym pasku, zapinany tuż przy nadgarstku, odgłos kroków, czarne lśniące włosy i to, jak odgarniał z czoła opadający lok. Najbardziej wzruszały ją drobiazgi pozostawiane przez niego w roztargnieniu. Zapamiętała szczególnie jeden z nich. Leżał u niej w dolnej szufladzie szafki przy łóżku. Malutkie, różowe perełki nawleczone na sznurek. Kupił je w Paryżu u ulicznego sprzedawcy. Chyba 5 roku temu dla swojej córeczki. Wyślizgnęły mu się z kieszeni, kiedy kochali się na dywanie po jego powrocie z Francji. Potem o nich zapomniał, a ona sama, chyba powodowana odrobiną zazdrości, ukryła je w szufladzie. Teraz, siedząc w kawiarni, wyczuwała palcami ich kształt w kieszeni wełnianego płaszcza. Dreszcz prześliznął się przez jej szczupłe ciało. Nieprzespana noc ponownie dawała o sobie znać. Delikatnie oparła brodę na dłoni, masując palcami skroń. Kątem oka spostrzegła nadchodzącą kelnerkę. Gdy dziewczyna pochyliła się, podając jej kawę, Joanna dostrzegła tańczące na jej twarzy piegi i duże szmaragdowe oczy. Kiedy odchodziła z przyjętym zamówieniem w stronę baru, zauważyła jej króciutką spódniczkę i zgrabne nogi.
Ciekawe, czy Jerzy zaglądał tu przed odbieraniem córeczki z przedszkola, pomyślała. Czy patrzył na pośladki dziewczyny, jak to robi większość mężczyzn? Uśmiechając się do własnych myśli, spojrzała na zegarek owijający się złocistą bransoletką wokół jej lewej ręki. Dochodziła 3:00 po południu. Coraz więcej rodziców wchodziło przez kołyszącą się furtkę do przedszkola po swoje pociechy. Podniosła do ust filiżankę. Poczuła smak karmelu i odrobiny koniaku.